cały rynek złota jest napakowany oszustami i w zasadzie od początków naszej cywilizacji, gdy tylko i wyłącznie zaczęło nam towarzyszyć złoto, to zawsze był ktoś, kto chciał położyć na nim rękę. Dostrzegłem w KRS-ie, że przy jednej z twoich spółek pojawił się ciekawy udziałowiec, a mianowicie człowiek o nazwisku Kluska. Współpraca z takimi ludźmi jak właśnie rodzina Klusków, bo jakby miałem okazję poznać trzy pokolenia, jakby polega na tym, że tak naprawdę zupełnie inny sposób traktuje się człowieka. Patrzyliśmy, ile jest wyjść z budynku, ile jest wyjść z lokalu, jak to wszystko jest zlokalizowane, czy można to obserwować z zewnątrz. Klienci na przykład robili turnę po wszystkich miastach, żeby pójść do innego doradcy, do innego oddziału i na przykład kilka milionów w kilka dni wydać. Namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału. Sklep Nam Zależy. Najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to, o czym milczą w szkołach. Dzień dobry, Wojciech Siryk, Namzależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj naszym gościem weteran branży złota, dawno niewidziany na naszym kanale, Jacek Jakubiuk. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. I dodajmy, otoczony przez oszustów. Jacku, tyle lat wręcz na kanale Nam Zależy mówiłeś, jaka to jest szlachetna branża. Tymczasem piszesz teraz książkę zatytułowaną Otoczony przez oszustów. O co tutaj chodzi? W zasadzie napisałem już. Ja rozumiem, że to będzie dużo kontrowersji, bo rynek złota kojarzy się z taką bezpieczną przystanią dla naszych oszczędności i w zasadzie słusznie się kojarzy, ale całe otoczenie, które jest obok, czyli cały rynek złota jest napakowany oszustami i w zasadzie od początków naszej cywilizacji, gdy tylko i wyłącznie zaczęło nam towarzyszyć złoto, to zawsze był ktoś, kto chciał położyć na nim rękę. I wracając do takiej praktycznej strony, tak naprawdę my też możemy być narażeni na to i o tym się bardzo nie mówi, to się zamiata pod dywan, to jest taki trochę dużo takich kuluarów zdradzam tej branży, w których tak naprawdę codziennie jest jakaś sytuacja, która może niekorzystnie wpłynąć na nas, jako na inwestorów w złoto. Doprecyzujmy, uporządkujmy, żeby osoby zainteresowane zakupem miały wszystko podane na tacy. Od jak dawna jesteś w branży złota? Dlaczego zdecydowałeś się napisać tę książkę? Gdzie ją można nabyć? Ponad 10 lat w branży złota, w branży finansowej. Ostatnio liczyłem, bo ktoś z widzów się pytał, ponad 16. Śmiałem się, że trochę więcej, ponad godziny. Jakby można pracować od poniedziałku do piątku po 8 godzin, a można jakby oddać życie temu. I to też jakby we wstępie podkreślam, bo to jest moja pasja. To jest coś, czemu poświęciłem o wiele więcej niż tylko jakby taki standardowy czas pracy. Gdzie można nabyć? No to myślę, że zlinkujemy w opisie filmu, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. I trzecie pytanie. Dlaczego zdecydowałeś się napisać tę książkę? Dlaczego się zdecydowałem? Bo ty już tak de facto ze 2 lata temu tak troszeczkę wycofałeś się, mam wrażenie, z branży metali szlachetnych. Odszedłeś trochę w cień. My współpracowaliśmy jeszcze wtedy na łamach kanału Nam Zależy z Mennicą Skarbową. Potem poszedłeś niejako na swoje. Miałem wrażenie, że już do defensywy, a tymczasem teraz książka. Też trochę jakby poświęciłem się innym rzeczom, między innymi książce i całej jakby... Wszystkim przygotowaniom, które towarzyszyły do napisania tej książki, bo jednak ta książka jest napakowana samymi merytorycznymi rzeczami. Tam nie ma. Właśnie brakowało mi w książkach o złocie tego, że tam się opisuje historię złota, że jakie złoto jest fajne i tak dalej, ale nie mówi się o tych zagrożeniach, które realnie mogą nas dotyczyć. Nie? I jakby skupiłem się właśnie na tych kwestiach, na docieraniu też do prawdy często, bo niektóre rzeczy musiałem bardziej zgłębić, dotrzeć do dziennikarzy śledczych, dotrzeć do ludzi, z którymi mogłem porozmawiać. Sam też testowałem różne rzeczy, bo fajnie jest pisać o czym się słyszało, ale też fajnie to też dotknąć, więc też na przykład rynek uliczny, który był dla mnie trochę znany bardziej taki z opowieści, musiałem go zgłębić, czyli założyłem sobie konto na Facebooku takie, żeby nikt mnie nie kojarzył z tą branżą i umawiałem się z ludźmi na takie transakcje uliczne, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jakie ryzyka tam mogą na nas spaść i co się może wydarzyć. To zaraz będę jeszcze o to pytał, natomiast co do tego, żeby widzowie nie dostali kota w worku, ja wynegocjowałem z Jackiem, że specjalnie dla widzów kanału Nam Zależy będzie dostępny jeden cały darmowy rozdział. Tak, no współpracujemy już dosyć długo, dosyć dużo wiedzy daliśmy razem, myślę, z tego miejsca, więc jakby widzom Nam Zależy należy się coś więcej.
Dokładnie tak. Będzie oczywiście link w opisie tego filmu. Oprócz tego do tej naszej darmowej paczki z e-bookami, audiobookami dorzucimy fragment książki Jacka. Zaraz wrócimy do tych zagrożeń, generalnie do tematu związanego z rynkiem złota. Natomiast nieco inny temat. Otóż dostrzegłem w KRS-ie, że przy jednej z Twoich spółek pojawił się ciekawy udziałowiec, a mianowicie człowiek o nazwisku Kluska. Podobno na świecie nie ma przypadków, są tylko znaki. O co tutaj chodzi? Nie mam. Czasami mówią, cierpliwi będą mieli wszystko i tak naprawdę pewne rzeczy, które się dzieją w moim życiu, są jakby efektem jakiejś pracy wcześniejszej i w zasadzie od Łukasza, bo to jest syn pana Romana Kluski, jak prawdopodobnie skojarzyliście, to zaproponował mi, że może zrobimy coś fajnego razem w tej branży, bo mamy zbieżne poglądy, zbieżne cele, wizje i dosyć fajne relacje, więc jakby powstała mennica inwestorów. Jakby. Tak jak mówi KRS, jeszcze nie funkcjonujemy, bo dopiero jesteśmy w organizacji. Myślę, że początek października już zaczniemy dosyć mocno mieszać na tym rynku i pokażemy nową jakość. Czym ta jakość będzie się przejawiała? Czym konkretnie będziecie się zajmowali? Sprzedaż złota, bo to jakby mogło być inaczej, ale jakby konkretna jakość, bo jakby współpraca z takimi ludźmi jak właśnie rodzina Klusków, bo jakby miałem okazję poznać 3 pokolenia, jakby polega na tym, że tak naprawdę zupełnie inny sposób traktuje się człowieka, że jak są tacy przedsiębiorcy, prywaciarze, którzy nam się kojarzą z takim Januszem, który robi biznes i robi to źle, stąd jakby złą sławą są przedsiębiorcy w Polsce owiani, tak jest inna półka, która robi biznes przez takie duże B, ale oni też zupełnie inaczej podchodzą do ludzi, bo na przykład jak rozmawiałem z Łukaszem, rozmawialiśmy o rekrutacji, mieliśmy zatrudnić kobietę, która dopiero co urodziła dziecko, no to jakby standardowy przedsiębiorca w Polsce by powiedział, no to jest ryzyko, musimy tu uważać, może zmieńmy kogoś, bo może ta osoba nie jest odpowiednia, ale z jego ust usłyszałem, że zamiast pozbądźmy się ryzyka, to usłyszałem, musimy być dla niej wyrozumiali, więc jakby ten mental jest zupełnie inny i to jak razem robiliśmy wywiady, i ty i ja z panem Romanem Kluską, to, że klient jest najważniejszy, że jakby trzeba jego dopieścić i postawić na to, żeby te relacje były świetne, no to jakby to jest zbieżne z tym, co chcę robić i jakby dlatego w tą stronę idziemy. Żeby pokazać inną jakość na rynku, zupełnie inny standard i dowieść tą wartość. Nie? A czy pan Łukasz, syn pana Romana, również będzie udzielał się publicznie, czy jednak pozostanie w cieniu? Chyba w cieniu, bo nie lubi pokazywać swojej twarzy publicznie. Nowy Sącz, gdzie był znany jako syn pana Romana Kluski, jak mi opowiadał, to no, takie nieprzyjemne doświadczenia płynące z popularności, więc bardziej będę ja, a myślę, że prawdopodobnie możemy zorganizować parę takich dni, że z klientami naszymi takimi najfajniejszymi po prostu siądziemy sobie, pogadamy, spotkamy się w biurze, bo mamy fajny VIP room zrobiony, fajne antyczne meble, już zamówiliśmy do tego VIP roomu, tam będziemy mogli zapalić sobie cygaro, nalać whisky, czy po prostu w jakiś miły, fajny sposób spędzić to z klientami ten czas. Jak rozumiem, to wszystko w Warszawie. W Warszawie to sam początek. Mamy plany mocno się rozbudować, bo będziemy dobrze dokapitalizowani, nie będziemy działać na kredytach bankowych, więc wszystko będzie z naszych środków. No i mamy chęć jakby pokazać ten rynek zupełnie z innej strony. Nie? No to wróćmy właśnie do rynku złota i do... Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, nowych tez, które płyną z Twoich ust. Między innymi powiedziałeś tutaj przed nagraniem, że nie do końca jesteś zwolennikiem anonimowości, jeśli chodzi o zakupy złota. Przyznam szczerze, że jest to, wydaje mi się, kontrowersyjna teza, no bo co jak co, ale anonimowość była bardzo mocno podkreślana, szczególnie na YouTubie. Znaczy, zależy jak do tej anonimowości podchodzimy, bo większość osób mówi tak, że przyjdzie rząd, nam zabierze, prawda? Tylko patrząc z perspektywy rządzących, jeżeli byśmy mogli taką perspektywę przyjąć, czyli jak łatwo i skutecznie ściągnąć podatki na przykład. Które podatki kosztują najmniej jakby ściągnięcie, bo wiadomo, że to ściąganie pieniędzy od ludzi jest kosztowne. Więc moim zdaniem bardziej opłaca się zrobić nam poranek cypryjski, wejść na konta, zrobić nowy podatek, nowe jakieś obciążenie, które naprawdę nas dotknie i to będzie tylko jedną ustawą i tak naprawdę będzie szybko i jakby niewidoczne, niż po prostu mamy
angażować jakby jakieś siły ludzkie, żeby chodzić po domach i zbierać złoto, prawda, od obywateli. Więc jakby z tą tezą się bardzo nie zgadzam, że to będzie proste i będziemy windykowani ze złota tak fizycznie, bo jest o wiele więcej prostszych metod na to, żeby nas pozbawić środków. Podatek katastralny, o którym się też dużo mówi, właśnie ten poranek cypryjski. Jest dużo takich kwestii, które można zrobić łatwiej. A tą anonimowość fajnie jest zachować pod kątem tego, żebyśmy poczuli się bezpieczniej. I dam taki przykład. Dzisiaj kręcę się już z godzinę czasu, półtora po studiu i cały czas udaję, że piję kawę. To samo zrobiłem ostatnio ze studentami na SGH, jak robiłem wykład. Tu mam około 100 tysięcy złotych w złocie, w diamentach, w dolarach kanadyjskich, australijskich, we wszystkim, nie? I jakby chodzi o to, że jeżeli my mamy coś, co jest niezauważone, jesteśmy w stanie to ukryć przed otoczeniem, to będzie to bardziej dla nas dobre, niż byśmy próbowali jakby oszukać całego AML-a, KYC i robili różne rzeczy, które są niezgodne z prawem, żeby tylko i wyłącznie to nie trafiło do GIF-u. Nie? Więc jeżeli byśmy sobie, i to też prawdopodobnie przeczytacie w tym rozdziale o transporcie, który wrzucimy, jeżeli byście nacisk większy położyli na inne rzeczy, na przykład to, co można zrobić w świetle prawa, czyli jeżeli nie ma obowiązku meldunkowego, to możemy nie podawać adresu, gdzie mieszkamy. Co jeżeli by był jakiś czynnik ludzki, który na przykład jakiś zły doradca w firmie, czy ktoś kto jakby wchodzi w posiadanie tych danych, o tym nie wiedział, no to jakby przestępcy idą tam, gdzie jest łatwiej. Czyli jeżeli nie ma danych, no to jakby odpuszczamy, idziemy do następnego rekordu, gdzie są dane, więc jakby łatwiej nam okraść kogoś, gdzie widzimy, że kupił złoto, ale wiemy, gdzie mieszka, nie? No właśnie, bo ty mówisz, że te dane można jednak podać, no ale tak się zastanawiam, mimo wszystko, dlaczego? Ja nigdy nie podawałem takich danych. Wiesz co, to jest dla mnie dodatkowe zabezpieczenie. Były takie sytuacje. A to wszystko, o czym mówisz, te dodatkowe środki ostrożności, no to ja i tak mogę je po prostu zachować. Jasne. Były takie sytuacje w Warszawie. Jest taki punkt w centrum miasta, przed którym często stoją kolejki, bo jest dosyć popularny. To jest taka piękna witryna, przed tym punktem jest ławeczka. Siedzieli tam ludzie z takim wschodnim akcentem, obserwowali, co się dzieje w tym punkcie i jakby patrzyli, kto wychodzi z największą ilością środków. I wyobraź sobie, że na przykład, tak abstrakcyjnie, dogadasz się z doradcą, który zrobi z tobą transakcję i nie poda danych, ukryjesz to, że kupowałeś, jedziesz do domu, tak jak ten klient, i ten klient pod domem spotkał tych ludzi, którzy siedzieli na ławce, którzy mu kazali oddać to, co kupił. W bardzo grzeczny sposób, bo nic mu się nie stało, ale jakby towaru nie miał. I później w jaki sposób udowodnisz to, że to kupiłeś, że to miałeś? Nie ma na to papieru, a to jest jakby, to już podchodzi pod pranie, prawda? Umówiłeś się z doradcą, doradca też powie, że nie kupiłeś, bo jak? Bo wtedy sam się podłoży, że nie zgłosił ciebie do GIF-u, więc jakby robią się takie patologiczne sytuacje, w których ty nie jesteś w stanie udowodnić tego, że posiadasz to złoto, które miałeś rzeczywiście. No tak, ale a propos sprzedawcy, czy to nie jest czasami tak, że ten obowiązek rejestracji klienta czy zgłaszania tego gdziekolwiek dalej występuje od pewnej kwoty? Tak, występuje. Ja mówię o takiej abstrakcyjnej sytuacji, w których jakby byśmy zrobili wszystko źle, nielegalnie, tylko i wyłącznie po to, żeby to ukryć. Bo mam świadomość, że takie rzeczy się czasami zdarzają w branży i wyobraźmy sobie sytuację z drugiej strony, że jakby nie spełniliśmy tych rzeczy pod kątem anonimowości transakcji, bo jak my teraz szukaliśmy lokalu z Łukaszem, to patrzyliśmy, ile jest wyjść z budynku, ile jest wyjść z lokalu, jak to wszystko jest zlokalizowane, czy można to obserwować z zewnątrz, czy wchodząc do biura na przykład giniemy w tłumie, bo zależało nam też na takim biurowcu, w który wchodzimy i jakby nikt nas nie utożsamia, że idziemy do konkretnego punktu, bo tam biur jest więcej. Więc jakby zwracaliśmy uwagę na wiele szczegółów, które zapewniają bezpieczeństwo i anonimowość, ale w zupełnie innych kwestiach, które ludzie to rozumieją, że to jest potrzebne. Nie? Bo też musimy patrzeć na ryzyko. Ryzyko napadowe jest większe przy takich punktach z dużą witryną, gdzie jest łatwa obserwacja, a o wiele mniejsze jest prawdopodobieństwo, że na przykład rządzący wyślą policjantów, którzy będą pukać do domu i się pytać, czy oddadzą złoto po dobroci, czy będą jakieś środki przymusu, prawda?
Myślę, że jest to jakiś argument, acz znając wolnościowe zacięcie widzów kanału Nam Zależy i też moje wolnościowe zacięcie, no nie jest łatwo człowieka zmusić, żeby jakiekolwiek dane podawał, znaczy zmusić, zachęcić, żeby jakiekolwiek dane podawał, skoro może tego nie robić. Jeśli ufa sobie samemu i że potrafi się zabezpieczyć, no to... Tak, to jest, znaczy każdy kij ma dwa końce i to jest tak samo jak z krypto. No krypto są teoretycznie taką oazą wolności, bo jakby możemy zrobić bardzo dużo rzeczy i jesteśmy niezależni, ale z drugiej strony, jeżeli my coś popsujemy, czyli zgubimy hasło, czy udostępnimy to komuś, no to jeżeli nam to zginie, no to no jak pójdziemy do banku, to bank nam jakby spróbuje to oddać. Mamy jakiś fundusz gwarancyjny, mamy jakieś tam rzeczy, które stoją za tym. Możemy się zautoryzować nowym dowodem, który zgubimy, nie? Jak zgubimy hasło, no to mamy problem, nie? I tutaj przerzucamy całą odpowiedzialność na siebie w tym momencie. I nie dla wszystkich jest to dobre, bo też wracając jeszcze do książki, w książce nie ma jednej takiej słusznej metody. Są sytuacje i tak naprawdę każdy z nas ma inne potrzeby, każdy z nas ma inne wizje, bo jeżeli na przykład wrócimy do nazwiska Kluski, no to nie ma bardziej antysystemowego nazwiska w mojej ocenie niż to właśnie. I jakby musimy też pamiętać, że każdy ma inną perspektywę. I perspektywa każdego jest jakby dopasowana do tych różnych opcji, które są w książce, więc jakby każdy znajdzie tam coś dla siebie pod kątem swoich preferencji. Bo to nie chodzi o to, żeby się wymądrzać i mówić, że okej, ja wiem najlepiej, że dla wszystkich jest najlepsze to, tylko w mojej ocenie miarkowanie ryzyka jest bardzo, bardzo ważne i trzeba patrzeć, znaczy mierzyć te siły na zamiary, czyli co oni mogą zrobić i co zrobią najprawdopodobniej najpierw, żeby nam jakby te środki odebrać. Nie? A jakby wolnościowo też jestem za tym, żeby jakby jak najmniej danych zostawiać różnym instytucjom. A tak z ciekawości, bo ten limit a propos tego, ile możemy kupić tego złota anonimowo, to mi się kojarzy zawsze z tym, jak na przykład sklepy robią promocje, tam powiedzmy na, nie wiem, mięso czy cokolwiek innego i powiedzmy, że tak, jest promocja, ale tylko 5 kilo na jednego klienta. No tylko, że przecież ze sklepu mogę wyjść i wejść ponownie. I czy jeśli chodzi o złoto, to również tak można, czy jednak jakieś prawo to reguluje? Prawo to reguluje, tylko... No są różne sytuacje, bo znam takie historie, w których klienci na przykład robili tournée po wszystkich miastach, żeby pójść do innego doradcy, do innego oddziału i na przykład kilka milionów w kilka dni wydać. Jakby ludzie się informowali pomiędzy placówkami i jakby takie rzeczy były jakby wykrywane, ale da się to zrobić oczywiście, ale w świetle prawa jakby to są transakcje powiązane, które jakby instytucje obowiązane, czyli wszyscy, co sprzedają złoto, czy kantory, czy jakby inne instytucje finansowe powinny monitorować i sprawdzać. Nie? Tak samo jak politycy też mają gorzej przy kupnie złota, bo musimy dostać zgodę, tak, na transakcję, to, no to też te transakcje powiązane są monitorowane. Politycy muszą dostać zgodę na transakcję? Tak, są tak naprawdę oświadczenia takie, które się daje do wypełnienia podczas transakcji. Jest tak zwany PEP, czyli osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, bądź ewentualnie ich rodzina czy bliscy, bo jakby to też wymienia ustawa i jakby takie osoby też muszą być oddzielnym trybem jakby zgłaszane. Nie? Fajnie, że wspomniałeś o tym, że jednak co osoba to inny punkt widzenia, no bo na przykład ktoś może nas teraz słuchać i sobie pomyśleć, no zaraz, no przecież jedna, dwie, trzy uncje złota, no to idę z kolegą, on mnie tam w razie czego ochrania, potem zanoszę sobie to do domu i po problemie. No tak, tylko to jest jeden punkt widzenia, a trochę inaczej to wygląda, kiedy ktoś chce kupić na przykład złota za 2 miliony złotych. Na sam koniec może poproszę o trochę więcej smaczków związanych z tym, jak ta książka powstawała. Mówiłeś mi, że wyszedłeś niejako na ulicę poznać, jak funkcjonują pewne transakcje. Zakładałeś konta w sieci. Jak te badania wyglądały? Bardzo mocno organoleptycznie, bo ja jestem takim niedowiarkiem, jak czegoś nie dotknę, to jakby nie wierzę. To też wynika ze specyfiki złota, bo jeżeli czegoś nie sprawdzimy, to jakby nie jesteśmy nigdy pewni, że to jest złoto. I jakby tak naprawdę wszystkie punkty, tak naprawdę ta książka to jest 10 lat spędzonych w branży, bo tak naprawdę całe życie się uczyłem. Miałem na tyle dużo dziecięcej ciekawości, że wszystko starałem się sprawdzać. Bo i najwięcej chyba nauczyli mnie ludzie, którzy z taką pewnością w głosie wygłaszali pewne tezy. Tak na przykład jak miałem takiego znajomego, który też był w branży i on zawsze mówił, że Wolfram reaguje z magnesem bardzo mocno.
i specjalnie zamówiłem wolfram, sprawdziłem to i pokazałem mu, ej, tak nie jest. Chociaż mu pokazywałem jakby tabelę z reakcjami magnetycznymi i tak dalej, jakby on jakby twierdził, że nie. Więc musiałem mu pokazać, dopiero wtedy jakby, to był taki trudny zawodnik, ale on jakby naprawdę dużo mnie nauczył, bo musiałem mu udowadniać pewne rzeczy, żeby mógł to zaakceptować. I jakby tacy ludzie, którzy stawali na mojej drodze, oni chyba najwięcej mnie nauczyli, bo musiałem udowadniać cały czas. Tak samo w internecie, jeżeli publikowałem jakieś treści, no to często znajdywali się jacyś niedowiarkowie, którzy mieli inne jakby pojęcie na temat rzeczywistości i tak naprawdę na temat tego powstawało dużo materiałów, na przykład jak weryfikować złoto, podważając ich tezy, pokazując jak to działa, nie? I to był chyba, to były chyba takie najbardziej ciężkie kulisy powstawania książki, bo tam się działo najwięcej. Musiałem udowadniać cały czas, że mam rację, nie? A czasami przyznać się do błędu też. To na sam koniec. Czy mógłbyś tak krótko, konkretnie, w kilku zdaniach podsumować tę książkę, treści, które starasz się przekazać i wszystko to, co zbadałeś, co opisałeś? Pojawia mi się taka teza, że często warto nie próbować oszczędzić złotówki czy dwóch, tylko warto spojrzeć szerzej na problem, który nas dotyczy i tak naprawdę w kontekście tego, co się dzieje, jakby podejmować decyzje. I nie zawsze jest takie przysłowie, że chytry dwa razy traci, w złocie to się często sprawdza, że ludzie, którzy próbują te 2, 5, 10 złotych przeoszczędzić, często tracą majątek, często zdrowie, nerwy i tego bym chciał uniknąć, żeby czytelnicy książki żyli spokojniej i żeby to złoto rzeczywiście spełniało tą funkcję, którą ma spełnić, czyli ochroniło ich oszczędności, a nie naraziło ich na dodatkowe problemy. Dodajmy na sam koniec, to jest bardzo istotne. Teraz cały czas trwa przedsprzedaż książki. Także tak, jeżeli ktoś zamówi, no to jeszcze parę tygodni przyjdzie mu na tę książkę poczekać. Tak, planujemy skończyć to przed końcem października, przedsprzedaż. Przy sprzedaży jest darmowa wysyłka też. Później już będzie tylko drożej i indeksowane może o inflację. No i przypominam raz jeszcze, że wszystkim niezdecydowanym polecamy oczywiście ten jeden darmowy, cały darmowy rozdział, tylko dla widzów Nam Zależy. Dziękuję za wizytę. Dzięki, cześć. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcamy do kontaktu.